ty wyprawiasz? Przylepiłem pilota. Wiktor ciągle go gdzieś gubi. Wreszcie nie będę miał problemu z jego znalezieniem. No powiedz, czy to nie jest genialne? Chyba byłoby lepiej, gdybyś go przykleił przodem do telewizora. Wtedy można by go włączyć. No odlep się, no. A to co? Wiktor, co to za worki? Pozbywam się zabawek. No co ty, pozbywasz się smoka wawelskiego? Mamo, nie jestem już dzieckiem. Wiktor, to żaden wstyd bawić się zabawkami w twoim wieku. Twój tata nadal to robi. Mamo, on jest niedojrzały. No tak, temu nie mogę zaprzeczyć. Hej, wstałaś już? Zęby umyte? Mamo, nie jestem już dzieckiem, nie musisz mi przypominać o myciu zębów. Okej, dobra, pospiesz się, to zawiozę cię do szkoły. Dzięki, ale pójdę pieszo. Tak jak już mówiłam, nie jestem dzieckiem. Dobra, jak chcesz. A ty co taki wesoły, wygrałeś zdrapkę? Jutro jest dzień dziecka, jutro jest dzień dziecka! Ojejku, zapomniałam, nic im nie kupiłam. Ale chwila, skoro są dorośli, to nie potrzebują prezentu na dzień dziecka. Następnego dnia. Ale mi burszy w brzuchu, chyba pora na śniadanie. Mamo, co dzisiaj na... Mamo, co ty robisz? No jak to co, czytam książkę. No widzę, a co ze śniadaniem? O, jak miło, że pytasz. Dziękuję, już jadłam. Chyba się nie zrozumiałyśmy. Gdzie jest moje śniadanie? Zawsze czekało na mnie na wyspie kuchennej. Kochanie, nie jesteś już dzieckiem. Pora, żebyś robiła sobie śniadania sama. No chyba, że Bobo dziedzinie potrafi. No wiesz, oczywiście, że potrafię. Co jej się stało? Wierzę. Napiszcie w komentarzach, czy to był Wiktor, czy mój tata. Tak, dawaj, dawaj do jaskini. Dobra, idź jeszcze pod górę, no bo ja muszę rozbudować wioskę. Hej Wiktor, widziałeś gdzieś małą ładowarkę do telefonu? Mamo, nie teraz, gram z kolegą w grę. Kochanie, ale przecież już nie jesteś dzieckiem, dorośli nie grają w gry. Co? Przecież tata ciągle gra w grę. Ale tak jak powiedziałeś, on jest niedojrzały. No tak. Zobacz, nauczę cię, jak obliczać podatki w Excelu. Ale po co mi to? Każdy dorosły powinien to potrafić. Ale to przecież nuda. Wiem, bycie dorosłym polega na robieniu wielu nudnych rzeczy. O, Amelka! Heja, co tam? Hej, co dostałaś na Dzień Dziecka? Pochwal się. Co? Dzisiaj jest Dzień Dziecka? No tak, 1 czerwca. Zupełnie zapomniałam. Mama zazwyczaj ukrywa coś dla mnie w salonie. Dobra, jak znajdziesz to, odzwoń. Hej! Trzymaj się, pa! Tu nie ma. Tu też nie ma. Nie no, tu też nie. Czego szukasz? Tylko nie mów mi, że znowu zgubiłaś kolczyki. Nie no, szukam prezentów na Dzień Dziecka. Dla kogo? No, jak to? Dla mnie. Obawiam się, że nic nie znajdziesz. Jak to? Tylko nie mów, że zapomniałaś. Oczywiście, że nie. Tylko wczoraj mówiliście z Wiktorem, że nie jesteście już dziećmi i to sobie dokładnie zapamiętałam. Co ja zrobiłam? Trzeba było się wczoraj nie odzywać. Sara, a mój telefon mówi, że dzisiaj jest 1 czerwca. No i ma rację. To przecież Dzień Dziecka, a czemu nie poszliśmy do Luna Parku? Wygląda na to, że mama złapała focha. Pewnie dlatego, że wczoraj powiedziałam jej, że nie jestem już dzieckiem. O, ja też.
Nie przejmuj się, tata niedługo wraca z biura i na pewno będzie miał dla nas jakąś niespodziankę. Au! O, widzisz? Już wrócił. Co się stało? Wszystko w porządku, tato? Tak, po prostu mama znowu umyła okna i nie zauważyłem szyby. Teraz muszę je znowu od początku palcować. Prezenty? Co tak patrzycie? Wiecie, że nie lubię się dzielić pączkami? Ale my wcale nie chcemy twoich pączków. Wiem, że coś knujecie. Czy mi się wydaje, czy oni są złośliwi? Są złośliwi. W takim razie pora na plan B. A ty co kombinujesz z moją farbą do włosów? No jak to? Farbuję włosy. Zwariowałaś? To niezdrowe dla tak młodej osoby jak ty. No tak, ale przecież zgodziłyśmy się co do tego, że nie jestem już dzieckiem. No już nie bądź taka modrala. Przepraszam? Oczywiście nie zamierzałam farbować włosów. Wiktor, dlaczego zniosłeś tu całe to żelastwo? Robię sobie siłownię. No chyba żartujesz. W twoim wieku nie wolno dźwigać takich ciężarów. Co? Przecież dzisiaj mnie uczyłaś podatków. Jestem już dorosły, pamiętasz? Nie no, potrzebuję wsparcia. Andrzej, musisz mi pomóc z dzieciakami. Żonka, dałabyś mi spokój chociaż dzisiaj, okej? Słucham? Jestem dziś w naprawdę kiepskim humorze. Co się stało? Wiesz, że moja mama znowu zapomniała o dniu dziecka? To już któryś rok z rzędu, nic od niej nie dostałem. Mężuś, wiesz, że nie jesteś już dzieckiem? No dla niej jestem. Poza tym ty też zawsze mówisz, że jestem dziecinny. Dobra, poddaję się. Zgarnij dzieciaki, a ja czekam w samochodzie. Mama ostatecznie zabrała nas do Luna Parku. Wzięliśmy ze sobą Amelię, bo w towarzystwie zawsze jest weselej. Ja sobie odpuściłam statek, bo mam chorobę lokomocyjną. A ja nie, ja kocham. A ostatnio na statku prawie puściłem pawia. Pawie wolę oglądać w naturze. O, figa. O, patrz, ale to mi zbudowstwo. Dobrze, że miałem parasol. Wiktor postanowił przetestować wszystkie rollercoastery. Ja zdecydowanie wolę filiżanki. Patrzcie na to. Jak widzicie, nie warto się śpieszyć do dorosłości. Fajnie jest być dzieckiem. No, ja zamierzam zostać dzieckiem do końca życia. Nie o to mi chodziło. Jak widzicie, nie ma się co śpieszyć z dorastaniem. Słuchajcie, chcę wam bardzo podziękować za wszystkie listy, które wysyłacie na adres mojego sklepu. Wszystkie są przepiękne i uwielbiam je czytać. Patrzcie na to, mini Shrek i Oshi Burger. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o łapkę w górę i pa! O, chyba im się coś zatrzymało.